A więc startuje kolejny test. Dzisiaj będziemy próbowali naładować otóż te dwa umarłe akumulatory, które niestety skończyły już swój żywot. Dolewałem, jak widać, wodę destylowaną, ale niestety widać, że w każdej jest jedna cela padnięta, jest poniżej 10 V. Na tym mierniku od prawej widzimy, jak jest napięcie sumaryczne z tych dwóch akumulatorków. I tutaj mamy miernik cęgowy, który będzie nam pokazywał, ile amper będzie ładowany ten zestaw akumulatorów. Na razie widzimy, że nasza kosiarka coś pobiera. To jest na razie podłączona tylko bezpośrednio do styków, gdzie tutaj mamy plus z regulatora oraz minus z regulatora. Tutaj jest sam styk, który jest odpowiedzialny za teoretyczne ładowanie. Zaraz zobaczymy, ile z tego będzie. A więc odpalam kosiareczkę. Lecimy na minimalnych obrotach. Pozwoliłem sobie prędzej troszeczkę odpalić, bo dalej mamy problem z gaźnikiem, dlatego jest ściągnięty filtr. Dlatego wrócę, jak będziemy tak daleko. No i co? Na razie co widzimy? De facto nic nie widzimy. Nic się nie dzieje. Napięcie jest wciąż takie same. Pobór jest taki sam. Zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli podepniemy sobie nasz plus do ładowania. Teoretycznie powinniśmy zacząć ładować, o ile mamy wystarczająco wysokie obroty. Wygląda na to, że nie mamy obrotów wystarczających. Żaden miernik ani nie ruszy. Damy mu trochę więcej. Mamy teraz alternator chłodzony śniegiem. Coś takiego nowego. Co widzimy? Widzimy, że mamy za małe obroty, bo nie mamy w ogóle żadnego ładowania. Prąd pobieramy też jest cały czas na minusie. Co prawda mamy teraz jeden amper w minusie, czyli teoretycznie ładujemy 1 amperem. Zobaczymy, co się będzie działo. Troszeczkę mniejsze, bo o, niestety coś z mieszanką jest nie tak. Do tego wrócę. Dobra, zostawmy chwileczkę, niech się poładuje, zaraz do was wrócę. Biega jak na razie niepomyślnie z powodu zbyt małych obrotów na alternatorze, który praktycznie ma przełożenie 1:1 z silnikiem. Nie jest w stanie wzbudzić się na tyle, byśmy zobaczyli jakiekolwiek ładowanie, konkretne ładowanie. Czyli, jak to się mówi, wracam do fazy projektowej, trzeba zmienić koło pasowe na kosiarce, na większe. Jeżeli dokonam tej zmiany, dam wam znać.